Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na projekt Denko, ponieważ tych kosmetyków troszkę mi się nazbierało. Pora pożegnać się z nimi na zawsze, właściwie z tymi buteleczkami pustymi, czy też jakimiś saszetkami. Także co? Kawka, herbatka, ziółka, na co tylko macie ochotę, zobaczcie sobie i zapraszam z powrotem do mnie do obejrzenia tego odcinka. Zaczynamy! Na początek zaczniemy sobie troszeczkę nietypowo, a może i typowo, bo jak mnie dłużej oglądasz, to wiesz, że ja w Denko lubię przemycać też takie rzeczy jedzeniowe, które zużyłam i które mogę polecić, bądź też nie. I dzisiaj chciałabym wspomnieć o dwóch kawach. Mianowicie mam tutaj dwa zużyte opakowania, właściwie nawet jedno to jest opakowanie, a drugie to jest tylko i wyłącznie taka etykieta z przodu. I może zacznę od tej etykiety. Tutaj mieliśmy kawę Larico Coffee, krema arabika i robusta, kawa ziarnista palona. Dostaliśmy ją od naszych znajomych pod choinkę i muszę Wam powiedzieć, że była przepyszna. Jeżeli lubicie kawę mocną, dającą kopa kofeinową, to ta powinna Wam się sprawdzić, ale też nie lubicie kaw, które są kwaśne i takie mocno gorzkie, to ta była naprawdę przepyszna. Ja ją oczywiście łączyłam z napojem owsianym i bardzo przyjemnie mi się ją piło. Natomiast druga, był to prezent pod choinkę ode mnie dla mojego męża i tutaj mamy cappuccino blend, Brazylia Columbia i smak, aromat, czerwone owoce, karmel i czekolada. Ja tę kawkę akurat kupiłam w Auchan, tam mają taką półkę z różnościami i niestety ta już tam średnio przypadła do gustu, nie trafiłam, chciałam kupić coś innego, być oryginalna, Mikołajowi nie wyszło. Podejrzewam, że z tego tytułu, że tutaj mamy te czerwone owoce i niestety ta kawa już była lekko kwaśna, a my czegoś takiego nie lubimy, także jeżeli to Wam nie przeszkadza, lubicie takie kawy właśnie owocowo, słodko, to Wam przypadnie do gustu, a jeżeli nie lubicie tej kwaskowatości w kawie, no to tej akurat mieszanki Wam nie polecę. Coś, co jest standardem i musi się znaleźć u mnie w każdym Denku, no to oczywiście plasterki Kosarec, także na ich temat długo się rozwodzić nie będę. Tak naprawdę możecie obejrzeć każde lepsze Denko i zobaczycie te plastry już od kilku lat. Możecie też obejrzeć rolkę na moim Instagramie, zapraszam do obserwacji mojego profilu, ponieważ tam całą rolkę właśnie im poświęciłam. Są to plasterki koloidalne, o ile dobrze pamiętam, które sobie po prostu naklejamy na nieprzyjaciela, który nam wyskakuje, czy to na twarzy, jak ja pokazuję, ale może to być na plecach, na rękach, nie wiem, gdziekolwiek Wam wyskoczy jakiś taki, wiecie, nieprzyjemny i ten plastek wszystko wciąga, co ma wciągnąć. Kolejny produkt, który chcę Wam polecić, będzie to coś, z czego ja aż tyle nie korzystałam, bardziej korzystały z tego moje dzieci, szczególnie córka, która co jakiś czas ma kłopot ze skórą, nie ma skóry atopowej, natomiast jakieś tam przesuszenia się zdarzają i produktem, który poza bepantenolem, nie wiem, czego dzisiaj mam, czy też nie mam, fajnie nam się sprawdza, takim bardziej na lżejsze stany, a nie takie krytyczne, jest emolium. Serdecznie Wam polecam. Tak samo, jeżeli Wy macie skórę wrażliwą czy szorstką, nie wiem, na przykład na nogach po goleniu, to myślę, że ten produkt pokochacie. Jest to emolium Dermocare, skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii, emulsja do ciała. Z pompeczką, duża pojemność, 400 ml, produkt bardzo wydajny, bo też jest ta emulsja taka gęsta. Także jeżeli macie taką potrzebę, to serdecznie Wam polecam. Kolejny produkt z pompeczką, który tutaj znalazłam, będzie to szampon do włosów i mianowicie jest to Hair of the Day od Onibio, czyli od noga Onibio. Nie wiem, czy to jest inna jakby podfirma, czy to jest po prostu taka seria. Wygląda trochę męsko, bo czarna, z niebieskimi tam dodatkami, ale tak naprawdę jest dla każdego. Oczyszczający szampon do każdego rodzaju skóry głowy, imbir i enzymy owocowe. 98% składników naturalnych. Bardzo fajny szampon, sprawdzał się u mnie. Ja, jak mnie dłużej oglądasz, to wiesz, że zarówno na buzie, jak i na skalp głowy używam dwuetapowego oczyszczania. Fajnie mi się to sprawdza i właśnie jako pierwszy etap używam takich bardziej oczyszczających, takich, wiecie, mocniejszych szamponów, dopiero później bardziej nawilżające, ponieważ skórę głowy mam mieszaną i jakoś najfajniej mi się taka metoda sprawdza. I ten rzeczywiście bardzo fajnie oczyszczał wszystko to, co miał na naszych włosach. Powiedziałabym, że jeżeli się nie lubicie spinningami do skóry głowy, chociaż nie wiem dlaczego, ja lubię, to ten szampon jest jak najbardziej dla Was, ponieważ to, co ma zdjąć w dużej mierze, jeżeli nie jest to tak bardzo głęboko, wiecie, się nie zassało, to Wam to zrobi. Nie wiem, co ja dzisiaj mam, ale taki mamy klimat.
Skoro jesteśmy przy dwuetapowym oczyszczaniu głowy, czy też skóry, w ogóle dwuetapowe oczyszczanie, ja o tym wspomniałam, no to wspomnimy sobie o płynach micelarnych. Mówiłam Wam, że też nie ma denka, żebym żadnego płynu nie pokazała, ponieważ u mnie one idą jak woda. Ja używam płynów micelarnych codziennie przy wieczornej pielęgnacji. Czy mam makijaż, czy też go nie mam, ponieważ używam na co dzień całorocznie SPF-ów, filtrów przeciwsłonecznych, które lepiej jest ściągnąć dwuetapowo niż tylko jednym etapem. I właśnie do tego służą mi płyny micelarne. I teraz tak, zacznę sobie od płynu, który jest ok, ale nie zrobił efektu wow, mianowicie Bielenda. Jest to złote, są to złote ceramidy, nawilżająco kojąca woda micelarna. Ceramidy złoto 24K, kwas hialuronowy. Cera dojrzała, również wrażliwa. Ja nie pamiętam, wydaje mi się, że on w Urbincach nie był. Jest on bardzo poprawny, spoko. Natomiast, no nie wiem, jakoś tak, żeby o nim super wspominać, to nie mam potrzeby. Na pewno jego dużym plusem jest pojemność, bo ma aż 500 ml. Jeśli będzie na promce, o tak, to warto kupić. W ten sposób powiem. A drugi płyn micelarny jest z tej samej serii jak mój ulubieniec. Także jeżeli jeszcze nie oglądałaś ulubieńców ostatnich miesięcy, tutaj postaram się podlinkować ten film, to serdecznie zachęcam, ponieważ tam mówiłam o płynie micelarnym od Liren z serii Power of Plants z tej serii, ale aloesowy i on rewelacyjnie mi się sprawdził. Natomiast wcześniej, właśnie o jedno wcześniej oczko nazwijmy to, używałam tego i to jest Rose, czyli kojący płyn micelarny. Do każdego typu cery on jest właśnie z hydrolatem z róży, czyli dedykowany dla skór naczyniowych, tak jak moja, wrażliwych. Jak najbardziej ok, pachnie różą, na szczęście delikatnie, bo ja za tym zapachem takim właśnie tego hydrolatu tak średnio przepadam, będąc szczerą, tak kojarzy mi się trochę z takimi starszymi ubraniami, mocno jakby długo przechowywanymi w szafie, albo tymi perfumami, które niegdyś używały nasze babcie albo prababcie. Mam takie średnie jakieś skojarzenia. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, tak, gdzie mamy to blisko nozdrzy, troszkę mnie to drażni, natomiast tu zapach jest raczej taki neutralny, delikatnie czuć różą. Niemniej jednak ok, ale szału nie było. Było spoko, natomiast jeżeli chodzi o cerę naczynkową, wrażliwą, jeszcze fajniej sprawdza mi się ten aloesowy, więc jak macie wybrać aloes tak, róża, niekoniecznie. Jak jesteśmy przy oczyszczaniu, to żel do buzi. Z tego, co sobie tutaj widzę w mojej torbie, to mam tylko jeden do pokazania. Żele dużo dłużej zużywam, tak, niż płyny micelarne, tak mi się wydaje. Może też pewnie chodzi o konsystencję, tak, one są bardziej gęste, więc na dłużej nam starczą. I tutaj mam Soraya z tej serii Plantę, roślinny żel myjący, aloes, biała herbata. Do tego żelu musiałam się przyzwyczaić, ponieważ on ma taki dosyć specyficzny, nie to, że zły, ale specyficzny zapach, taki mocno powiedziałabym roślinny, może to ta biała herbata tak pachnie, taki trochę ziołowy. Natomiast jak najbardziej jest ok, jest to żel, właściwie był to żel, który jest, mega wydajny, skuteczny, delikatny i jak najbardziej się pieni. Nie jest to jakaś super piana, ale bardzo ładnie sunie po tej buzi, wszystko co ma ściągać, ściąga, także serdecznie mogę Wam polecić. Naprawdę mega wydajny, bo wydaje mi się, że jak go miałam, wydaje mi się wydajny. 4 miesiące? Coś takiego. Coś, co widzicie też praktycznie co każde denko albo co drugie, bo staram się co każde może nie pokazywać, żeby nie nudzić. Żel pod prysznic Dove, moje ulubione, nie od wczoraj, także myślę, że to już wiecie. Tutaj akurat ten Nutrition Silk. Wyrzuciłam już drugą butelkę, bo miałam jeszcze jedną zużytą tego takiego pistachio magnolia chyba. I on jest fajniejszy, jeżeli chodzi o zapach, natomiast ten jak najbardziej też jest spoko. Z tego co pamiętam, był taki bardziej gęsty, więc też fajnie, jeżeli chodzi o wydajność. Naprawdę nie ma na co narzekać. Ja je kupuję w różnych miejscach, wiem, że też są chyba do dostania w Action, ale na ogół kupuję raczej w Auchan, albo ostatnim razem, przepraszam, na Hebe. Była bardzo fajna promka, także wtedy się opłacało. Chyba drugi był 50% taniej, jakoś tak, więc zaopatrzyłam się w niezły zapas. Teraz na chwilę przejdziemy sobie do twarzy i tutaj chciałabym Wam pokazać całą serię, o której też była dedykowana rolka, był dedykowany film, także również tutaj gdzieś podlinkuję, a mianowicie we współpracy w zeszłym roku, współpraca bakterowa, dostałam te produkty o serii Acne Rose. Jeżeli chodzi o tę serię, dedykowano oczywiście do trądziku różowatego, do cer z trądzikiem różowatym. Mówiłam, że one mi się świetnie sprawdziły. Tutaj mam 3 produkty. O ile dobrze pamiętam, to właśnie 4 miałam, przepraszam. 4 miałam i nie wiem, gdzie jest ten czwarty. I nie wiem, gdzie jest ten czwarty. Gdzieś nam zaginął. Mianowicie miałam tutaj tak, tonik
czyli Cleansing Solution. Coś na zasadzie toniku, tak z tego korzystałam, jak najbardziej spoko się u mnie sprawdzało, natomiast nie wróciłam do zakupu tego produktu. Tutaj mam jeszcze dwa kremiki i tak, jeden to jest Day Cream, miałam jeszcze Morning Cream, natomiast nie wiem, gdzie się podziało jego opakowanie. Jeżeli chodzi o Day Cream, to on jest z naturalnym odpowiednikiem retinolu, a mianowicie bakuchiol, mam nadzieję, że dobrze czytam, był w tym kremie. Bardzo fajny, szczególnie kiedy był taki chłodniejszy w lodówce, to ukajał moją skórę, dawał taki efekt ukojenia. Ja go stosowałam jako drugi etap, czyli najpierw ten Morning Cream. Morning Cream jest to krem z kwasem azelainowym. Poszłabym teraz do łazienki, ponieważ jest to krem, który ja zakupiłam później za Mojsze i aktualnie z niego korzystam jako taki pierwszy etap właśnie pielęgnacji porannej. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Spłyca jakby te pory, skóra jest taka bardziej smooth, też no, pomaga mi, że ta skóra nie jest taka zaczerwieniona, więc pomimo dużej ceny, tak, wysokiej ceny, bo one kosztują stówkę, te kremy 95 zł, no to jednak moim zdaniem się opłaca. Do Day Cream nie wróciłam, no po prostu już gdzieś tam wiecie, na budżet patrzyłam i nie chciałam za dużo tych produktów kupować, jednak wszystkie naraz to dla mnie jest dosyć spora suma. Natomiast Night Cream, ostatni, czyli zamknięcie pielęgnacji tej wieczornej, też korzystam nie z tego opakowania, bo ona już jest zużyte, tylko również za Mojsze sobie kupiłam. Czyli jakbym miała z tej całej serii Wam polecić dwa produkty, to właśnie Morning Cream, czyli ten pierwszy, z kwasem azelainowym i właśnie Night Past z cynkiem, między innymi w składzie, który świetnie, ten kremik sprawdza się u mnie do wieczornej pielęgnacji. Ma taki efekt troszeczkę wysuszenia tego, co ma wysuszać, ale mimo wszystko też nawilżenia, czyli mamy tutaj takie składniki aktywne, które nie robią nam takiego wióru z tej cery i nie ściągają jej, tylko naprawdę fajnie można powiedzieć torowo działają, także serdecznie Wam polecam. Potem krem ja wyglądam jak duszek, bo on mocno bieli, ale fajnie się wchłania, nic nie brudzimy, poszewki na poduszkę i tak dalej. Także serdecznie, po raz nie wiem, który polecam. Dzisiaj będą to takie trochę płynne przejście, ale niekoniecznie kategoriami. Wspomniałam o bieleniu, więc od razu mi się skojarzyły SPF-y i mam Wam dwa SPF-y do pokazania. Jeden, który się u mnie sprawdził i drugi, który był meh, jak to mówi Maksineczka. Ten, który się sprawdził, ponownie firma Liren. No, oni mają naprawdę dobre kosmetyki. Stosunek ceny do jakości jest super, a ceny są raczej niskie. I tutaj znowu z aloesem, wyciągiem aloesu mamy ochronna emulsja do twarzy z aloesem, lekka formuła, SPF 50. Bardzo fajny krem. Jak się śmiałam, tutaj jedyny minus to jest zapach, ponieważ on mi się kojarzy z przychodnią, taki trochę szpitalny, ale później już tego w ogóle nie czułam. Im dalej w las, tym coraz fajniej mi się korzystało z tego kremu. Co więcej, już czuć do tego przy aplikacji, a potem jak się już nosi ten krem na sobie, to tego jakby nie czuć, tak? Już tej woni. Bardzo fajnie się wchłania, jest to chyba moja ulubiona właśnie formuła, czyli taki lekki krem, emulsja, który moja skóra po prostu pije dosłownie w minutę. Fajny glow zostawia, także dla osób, które lubią mat, no to się nie sprawdzi, ale jeżeli lubicie takie fajne, wiecie, zdrowy błysk, to jak najbardziej. No a drugi SPF, i tutaj jeżeli chodzi o pojemność, to mamy 50 ml, także bardzo spoko. A drugi kupiłam na jakiejś promocji w Hebe, to jest Solvex. Zaintrygowała mnie ta firma, oni w ogóle mają całą serię do skóry naczyniowej dedykowaną, także dajcie znać, czy może od nich już coś testowałyście. Dla mnie to jest pierwszy kosmetyk, mianowicie krem do twarzy SPF 50+, Sensitive Skin, 3 w 1, chroni, nawilża, regeneruje. Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna, ekstrakt z piwoni i trehaloza, to jest ciekawe. Kompleks zapobiegający fotostarzeniu się skóry. Natomiast tak, jeśli mam być szczera, to tutaj, jeżeli chodzi o trehalozę, to trochę jest to chwyt marketingowy, ponieważ ona pokazuje się, jeżeli chodzi o składniki, to jest gdzieś przy końcu składu, a przynajmniej za połową, także no ta trehaloza nie jest tutaj jakieś, wiecie, bardzo wysokie stężenie. Był to krem, który jest poprawny, nie mogę powiedzieć, że jest w ogóle zły, który pachnie, także jeżeli nie lubicie zapachowych kremów, to Wam się nie sprawdzi i dosyć mocno ten zapach czuć. Oczywiście później też już mija i jest to zapach teoretycznie przyjemny, no bo marakuja, więc nie szpitalny, tylko owocowy, wakacyjny. Niemniej jednak to, co mi w tym kremie przeszkadza, to jest aplikacja. Ona jest bardzo ciężka, ponieważ ten krem jest tępy. Jest to formuła kremu, wydaje się, że ok, taki normalny krem, ani to gęsty, bardziej z gęstych, ale też nie jakoś, nie jest to pasta, tak, po prostu gęstszy krem. Natomiast w trakcie aplikowania go na buzię, jeżeli ta buzia jest sucha, czyli po prostu nic na niej nie macie, no to dla mnie to jest masakra, bo on w ogóle mi nie sunął, tylko był tępy, smużył mi się po tej twarzy, więc pod tym kątem nie polecam. Będzie oczywiście recenzja jeszcze SPF-ów w jakimś oddzielnym filmie i tam też o nim powiem.
troszkę więcej. Moim sposobem było po prostu aplikowanie go na tonik, czyli sprzykiwałam sobie twarz tonikiem i szybko, nie dawałam tonikowi się wchłonąć, tylko od razu jechał ten krem i wtedy sunął jak masełko, ale bez tego to była masakra. I wrócimy sobie na chwilę do włosów. Zapomniałam, mówiłam, że stosuję dwuetapowe oczyszczanie skalpu. Pierwszy szampon oczyszczający, drugi bardziej nawilżający. I tak oto mogę Wam polecić. Po raz kolejny wróciłam do tych szamponów Only Bio, znowu Only Bio, micelarnych. Ja je uwielbiam, już kiedyś miałam ten zielony. On był z rzepakiem, tak mi się wydaje, z ekstraktem z rzepaku, czy rzepaka, rzepaku. Dajcie znać. A tu mamy nawilżający micelarny szampon do włosów, aloes, znowu i lewan. Bardzo fajny szampon, nie będę się rozwodziła. Wydajny, świetnie się pieni, nawilża włosy, nie robi kluchy. Idealne. Pomadka Nivea Hydrating, o ile dobrze pamiętam, nic specjalnego. Ja do tych pomadek wracam. Co jakiś czas są poprawne, jak są w niskiej cenie, to kupuję. Nie jest to żadne jakieś wow, nie są to złe pomadki, także wspominam, bo wspominam. Czy musicie kupować? Nie musicie, jak będzie na promce, kupujcie. Z pielęgnacji widzę tutaj jeszcze kilka kosmetyków, czyli jednak tak szybko się nie kończy. Mianowicie krem do rąk. Jeżeli macie bardzo wysuszone ręce, takie naprawdę w stanie ciężkim, to serdecznie polecam Wam Neutrogenę. Tutaj mamy dokładnie Neutrogena formula Visible Review, krem do rąk. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, pokażę Wam troszeczkę bliżej. To opakowanie takie biało-fioletowe, w ogóle fiolet bardzo ładne. Podoba mi się, jak widać było zużycie. Treściwy, bardziej gęsty, natomiast on rzeczywiście jest takim plastrem na dłonie, więc jak potrzebujecie, to serdecznie Wam polecam. Coś, co również jest plastrem, ale nie na dłonie, tylko na twarz, jeżeli potrzebujecie mocniejszego nawilżenia, a przede wszystkim odżywienia tej skóry, jakby tak troszeczkę od wewnątrz, to Cetaphil. Serdecznie Wam polecam ten kremik, też widać niezłe zużycie. Cetaphil PS, lipoaktywny krem nawilżający, on jest już tak sławny na internecie, że podejrzewam, że każda z Was albo co druga go miała. Bardzo dobrze tolerowane, nie komedogenne, także to też jest bardzo ważne, jeżeli macie skłonność do podrażnień, jeżeli Wasza skóra często się zapycha, to ten kremik lipoaktywny, tak? Lipoaktywny od Cetaphil serdecznie Wam polecam i on jest nie do zdarcia, w sensie on Wam starczy chyba na 6 miesięcy takiego codziennego stosowania. Ja używam tego kremu jako pielęgnacja wieczorna i bardzo fajnie na noc mi się sprawdzał. Jeśli już mowa o zapychaniu albo nieprzyjaciołach, jeśli nie plastry, to też polecam Wam produkt, o którym już chyba kiedyś wspominałam. Sylveco. Nie wiem, czy on nie był w ulubieńcach też roku, ale nie wiem, czy ostatnich, czy nie jeszcze rok temu. Mianowicie tu mam tutaj żel na wypryski, punktowy, aloes. Jak widzicie, lubię aloes. Naturalny preparat z ekstraktem z aloesu do walki z niedoskonałościami skutecznie redukuje wypryski. Olej z drzewa herbacianego też tutaj się właśnie znajduje. I to, co jest fajne, to on podobnie jak te plastry działa tak dwutorowo i tak samo jak to Night Pass od Acne Rose. Czyli z jednej strony wysusza, bo mamy drzewo herbaciane i odkaża, tak, bo ono jest takie antybakteryjne. A z drugiej strony mamy aloes, które jak wiadomo ma właściwości nawilżające. Także bardzo fajnie się to sprawdza. Jak macie jakieś wielkie dziady na twarzy, to tutaj ten żel od Sylveco powoduje, że te wypryski dużo szybciej robią się zminimalizowane, tak? I fajnie się sprawdza. Coś, co ma pomóc naszym rzęsom, bo można to zobaczyć po szczoteczce, jest to serum. Jest to moje pierwsze serum do rzęs, nigdy wcześniej z czegoś takiego nie korzystałam. Dostałam też we współpracy barterowej od Claressa, bardzo dziękuję. Zarówno miałam serum do rzęs, jak i serum do brwi. Oba się u mnie sprawdziły. Zauważyłam, że te rzęsy są bardziej jakby gęste, bardziej takie sprężyste i podatne na stylizację, czyli jeżeli stylizacja, jakkolwiek to nie zabrzmi, no ja po prostu używam zalotki i jakby lepiej i dłużej ten skręt wytrzymywał i tak samo bardzo ładnie potem trzymał się tusz. Także od siebie z tej serii właśnie Coffee Double Espresso mogę Wam polecić. Jeszcze dwa produkty do pielęgnacji, no jednak to się nie kończy. Coś, czego ostatnio szukałam, jak pokazywałam Wam ulubieńców, czyli płatki od Perfecta. No już wiem, gdzie to pakowanie było, wcale go nie wyrzuciłam, tylko wrzuciłam do denka. Są to te płatki Ice Puff, hydrożelowe płatki kompres pod oczy. Chcecie więcej posłuchać, polecam obejrzeć ulubieńców ostatnich miesięcy. Tam o tych płatkach mówię, tylko fizycznie ich nie pokazuję, bo gapa jestem. A inna rzecz, którą używała moja córka, dostała od mojej przyjaciółki do kąpieli i serdecznie Wam polecam. Jeżeli szukacie takich gadżetów dla dzieci do kąpieli, które fajnie się rozpuszczają, które zostawiają kolor w wodzie, bo dużo jest takich pierdółek, które wyglądają pięknie, a jak te kule, perełki, sole i inne rozpuścicie, to w ogóle nie ma koloru, to polecam te od Isany, Isana Kids.
Tak wygląda opakowanie z syreną, no to już w ogóle moja córa była przeszczęśliwa. I tu mamy perełki do kąpieli, mieliśmy o zapachu truskawek, także serdecznie polecam. Rzeczywiście woda była, o ile dobrze pamiętam, różowa. Dzieci były zadowolone. Przejdziemy sobie do kolorówki. Jeśli chodzi o kolorówkę, to chcę Wam pokazać dwa podkłady. Jeden zużyty do cna, drugi niestety nie, z uwagi na termin przydatności. Mój ulubieniec Forever od wielu lat. Znowu do niego wróciłam. Aktualnie mam świeże opakowanie i z niego korzystam, czyli Belle Nude and Moist. Jest to mój ulubiony podkład, który jest rewelacyjny. Także gdzieś kolejny filmik dzisiaj, co Wam podlinkuję. Top podkłady, tam więcej o nim mówię, więc nie będę się rozwodziła. Mam numer 01, kocham. Nawet zobaczcie te ścianki. Ja to po prostu obdrapywałam, zawsze już wyjmuję, nawet nie używam pipety, która już potem nie działa na sam koniec, w sensie już nic z niej nie wylatuje, tylko odkręcam butelkę i tam dłubię tym, tą, wiecie, słomką, która, od której to do pipety idzie i wydłubuję do cna. Kocham ten podkład. A drugi podkład jest to Claressa. Miałam od nich w paczce kilka podkładów do testów i tak naprawdę tylko ten, to był jedyny, który mi się sprawdził. Doll Up. Bardzo fajny. Z nim nie było miłości od początku i pewnie dlatego nie korzystałam aż tak często i przez to też nie zużyłam go do cna. Jest to podkład, który raczej ma takie krycie średnie minus, bym powiedziała, albo lekkie do średniego. Natomiast fajnie się sprawdza, ponieważ jest rozświetlający. Nie świecicie się może jak psu, wiecie co? No, ale rozświetlenie widać, natomiast wyglądacie od razu młodziej, świeżo. No ja to uwielbiałam, a tam gdzie potrzebowałam, to po prostu sobie pudrowałam twarz. Mój odcień to 02 Light. Serdecznie Wam polecam, no ale on niestety był do zużycia do września. Nie udało mi się. Skoro jesteśmy przy filmie Claressa, to jeszcze jedną rzecz tutaj mam zużytą i to jest już nie wiem, które moje opakowanie. Kupiłam trzy kolejne na jakiejś promocji na Hebe, a mianowicie kredka do brwi. Mówiłam, że moje ulubione kredki to są jedna z Eveline, druga właśnie z Claressa. I ja mam odcień 02 Medium Brown. Serdecznie polecam. Automatyczna szczoteczka. Kolor 2. Piękny. Zarówno dla ciemnej blondyki, szatynki jak ja. Ideolo, także bardzo uniwersalny odcień. Kolejna rzecz, skoro jesteśmy przy kredkach, to pokażę Wam takiego małego gagatka, którym się zużył i tutaj już termin przydatności na pewno też nie jest dobry, więc przestałam korzystać, ale tak naprawdę ozygoł mało tutaj zostało. To jest HAN, Hypoallergic Eye Pencil, czyli jest to kredka na linię wodną, która jeżeli chodzi o utrzymywanie się i w ogóle o nieuczulanie jest rewelacyjna. Natomiast troszkę mam ale, jeśli chodzi o odcień, bo jak możecie zobaczyć, tutaj jest beżyk, ale ona na oku wygląda troszkę biało. Czyli ten beż jest jasny, ale taki zimny, chłodny. No i to przypomina troszkę te stare lata, także nie do końca. Wolałabym, jakby był inny odcień, byłaby idealna, a w tym mam takie so-so. I dwa ostatnie kosmetyki, tak sobie patrzę. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to mam dwie paletki. Chciałam być do ciała, do oczu. No i niestety tutaj termin przydatności się zakończył. Jakiś czas po terminie też z nich korzystałam, ale jak już mija troszeczkę, wiecie, więcej czasu, no to też jestem tego zdania, że wiecie, nie do końca bezpiecznie jest korzystać, szczególnie kiedy to jest koło oka. Ja jeszcze chyba w zeszłym roku miałam właśnie taki epizod z jakąś alergią, więc nie chcę do tego wracać. Zacznę sobie może od tej, która chyba była pierwsza, właśnie już nie pamiętam, która. Dobra, zacznę od tej, która jest idealna na wiosnę, czyli teraz myślę, że ta polecajka Wam się przyda, a mianowicie PS Dreamy. Świetna paletka. Nie dość, że jest kompaktowa, niewielka. Tutaj w środku mamy lustereczko, powiedz przecie, także na wyjazdy super. Odcienie, tak jak powiedziałam, wiosenne, także na wiosnę po prostu idealnie Wam się sprawdzi. Z tych ciemnych za bardzo nie korzystałam, ale jak chcecie zrobić je też chłodny makijaż, jak chcecie zrobić je ciepły, także wszystkie te na dolnej, na dole bardzo mi się sprawdziły i tak samo ten śmietankowy, ale ten taki perłowy bardziej, o, też jest super. Także serdecznie Wam polecam, naprawdę godna uwagi, nie sypią się te cienie, utrzymują się bardzo długo, także rewelacja. A jeżeli wolicie coś bardziej w ciepłego, w tych tonach, takiego jesiennego nazwijmy to, to paletka od Hebe, o niej też trąbiłam już dłuższy czas temu. Jest to paletka, która również jest kompaktowa, która jest leciutka, jest na taki magnes, zatrzask, właśnie magnesowe ma zamknięcie. Tutaj niestety nie mamy lusterka, ale zobaczcie, ona, możemy ją odgiąć i mamy 5 cieni. Z tego ciemnego aż tak nie korzystałam, ale tutaj z tych trzech, no to po prostu ujeżdżałam zdrowo, takie bazowe zawsze się przydadzą, a te też były bardzo fajne. Cieplejsze odcienie, tutaj jest pokazane, jakie makijaże możemy nią zrobić, także też serdecznie Wam polecam. Jeżeli chodzi o odcień, bo tutaj ta schebę miała kilka, mam nadzieję, że ona jest dalej dostępna. No właśnie nie wiem, jaki ja tu mam numerek, nie widzę. A, to jest po prostu Roseberry Mokka. Roseberry Mokka, a jeżeli chodzi o Dreamy, no to po prostu jest Dreamily, przepraszam, Dreamily.
Także serdecznie Wam polecam te dwie palety. Jeżeli czujecie do mnie chemię, to od razu wspomnę o autoreklamie. Proszę o obserwację tego profilu i nas więcej, tym weselej. I też o lajki pod każdym z filmików. Będzie mi szalenie miło. Natomiast nie, nic nie wąchałam, jakby ktoś się zastanawiał. Po prostu mam taki crazy dzień i już jestem troszeczkę głodna, więc będziemy kończyć. Więc polecam Wam coś z chemii. Nie pamiętam, czy już o tym mówiłam, czy też nie. Dr. Beckmann. Beckmann? Beckmann. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. To jest niemiecka firma. Miałam już od nich z tego mydełko, które chyba kiedyś Wam polecałam. Bardzo fajne takie mydełko na odplamianie. Natomiast to jest rewelacja, bo nie dotykacie tego. Po prostu nie musicie nic ruszać. Buteleczka to robi za Was. Teoretycznie jest to odplamiacz w kulce, który jest dedykowany na wyjazdy, nawet napisali idealny w podróży. System Roll-On szybko i skutecznie usuwa plamy, formuła multi-active do wielu rodzajów plam. I ja się z tym zgadzam. Co prawda może zdarza się, no ostrzy. Zdarza się, że z jakąś tam plamą sobie nie poradził, ale z takimi jakimiś mniejszymi czy czyszczeniem butów. Jeżeli macie jasne buty i chcecie wyczyścić te gumy, podeszwy, lodzie miocio, brudne skarpety dzieci, jakieś plamy, jeżeli nie są to plamy z owoców, też Wam zejdą. Więc serdecznie Wam polecam, u mnie się sprawdza, tak jak powiedziałam, roll-on. U mnie w ogóle, jeżeli chodzi o metodę na czyszczenie, to ja zawsze nakładam to na plamę albo jakiś inny środek, ale ogólnie teraz jest to, już mam świeżą butelkę i mam szczoteczkę do zębów, starą i tą szczoteczką, którą troszeczkę trę i wiecie, to jest taki bardziej efekt, nie jak dłonie, które są delikatne i nawet żebyśmy sobie ich nie zniszczyli, albo po prostu one nie są tak skuteczne, tylko szczoteczka do zębów, jakaś starsza albo po prostu dedykowana, najtańsza do tego. Wcieram tą plamę mocniej, potem albo zalewam zimną wodą, w zależności jaka to jest plama, albo wrzątkiem, też przelewam wrzątkiem. Świetny patent, także serdecznie Wam polecam. Baś ty baś. Dobrze kochani, no i ja muszę ogarnąć ten śmietnik, który jest tutaj poniżej nagrywek i wyrzucić to wszystko do kosza. Wam życzę miłego dnia, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, od razu chciałabym alert włączyć, że jest szansa, że na jakiś czas mnie nie będzie na kanale. Nie martwcie się, wszystko jest ok. Muszę zrobić jeden zabieg, niestety medyczny, który być może będzie mi utrudniał nagrywanie i przez jakiś czas mnie nie będzie. Być może uda mi się nagrać coś na zapas przed tym zabiegiem, ale nie jestem pewna na 100%. Także będę wdzięczna, jeżeli będziecie trzymać ze mnie kciuki i tyle. A teraz się już z Wami żegnam, życzę miłego dnia i jeżeli było zbyt chaotycznie, czy jakaś dziwna energia, to wybaczcie. Dzisiaj jakieś takie było flow. Buźka, pa!